Ekipa z okolic gminy Tuczno, z gminy Tuczno, z okolic gminy Tuczno. Monika to wszyscy znają. Pierwsze spotkania przed zlotem w Chłodzicznie. Cieszymy się, że trochę nas przyjechało, bo przygotowujemy się do przystawy naszych kolegów z Brzeźnicy, którzy będą mieli swój zlot 16 czerwca, 16-17 czerwiec. My ich tutaj ugościmy na naszym terenie. Musimy dzisiaj omówić wstępne wszystkie rzeczy odnośnie całego tutaj przyjęcia. No i też już przygotowujemy się do naszego zlotu. Pozdrawiamy i zapraszamy na grilla. Great job. We always try. Do we must leave it get undone? No, trudno by było, gdybyśmy robili jakiekolwiek zajawki o zlocie w Chłodzicznie bez Żany, bez jej ekipy. Dlatego się połączymy, bo Żana nie mogła dojechać, ale jest gdzieś w rejonie Poznania, więc łączymy się z Żaną. Halo, halo? Hej Żanka, Chłodziczno wita. Cześć. Cześć. Cześć, witam was. Cześć. Jest, trochę nas tu jest, zróbmy hałas. Pozdrawiamy! Żana, masz hałas. Masz hałas. Ja i... No jest, słuchaj Żana, kilka słów poprosimy Ciebie na temat zlotu tegorocznego w Chłodzicznie. Kilka słów od Ciebie w imieniu Twojej ekipy. Artur nagrywa, Ty mówisz, a my kwaszczemy. Żana się kłania. Pozdrowienia tu od nas masz, Żana. Mam nadzieję, że będziemy dobrze słychać. Zaczynamy, wielkopolscy motocykliści, Żana nawija. Cześć, witajcie, kochani. Słuchajcie, no chciałabym was serdecznie zaprosić do Chłodziczna, bo wiadomo, że w Chłodzicznie bardzo, bardzo zajebiście się bawimy. Wszyscy się czują jak u siebie w domu. Także no chciałabym, żebyście się pojawili 7 lipca i pobawili się z nami do rana. Fajna impreza się szykuje, bo fajne są kapele i będą fajne konkursy. Także do zobaczenia. Ściskam mocno. Do zobaczenia. Pa! Dziękujemy Ci i pozdrawiamy Cię, Żana, wszyscy. Nara, hejka. Na razie, hej. Żanka. Przyjeżdżajmy i spotykamy się tu dla przyjemności. To nie jest jakiś zlot, który ktoś gdzieś na tym chce zarobić, bo z reguły to jest, wiesz, są sponsorzy duży. Tak, w tym roku mamy duże wsparcie gmin. Mamy wsparcie, jesteśmy wpisani w plan taki imprez kulturalny w gminie Tuczno. Ale od tamtego roku Urząd Marszałkowski nam się dołożył. Mamy nadzieję, że w tym roku też się dołożą, nie? Parę złotych. Wiesz, nie mamy placu, żeby poszaleć motorami, czy jakiś pokaz zrobić, czy coś. No bo nie ma tego placu. No nie ukrywajmy, jest to, ale jest za darmo. Jest za darmo, są prysznice. Jest w tamtym roku, poprzedni rok był poczęstunek dla każdego motocyklisty, dopóki było. Kruchuwa, był Bigos, to były Łazanki były też, nie? Były. No. Gdzie nie jedziesz, płacisz za wjazd. Na każdy zlot i to nieraz duże pieniądze płacisz, nie? A tutaj co? Tu jeździsz i jeszcze dostaniesz, jak to mówią, tą grochówę czy coś zjeść. To jest jedyny zlot chyba w całej Polsce, o kielonku gdzie... nie wspomnę, no. To ten Wałecki. Nie wspominajmy, mieliśmy tutaj już i każdy, kto chciał. Ile chciał? Nawet jak nie chciał, to dalej. To musiał. Jak nawet nie chciał, to musiał. Tak, i wtedy plan objazdu po okolicy padł, zaraz przywiezie. No. Tak. No bo to każdy dostał. Lot. To nie można nazwać lotem, tak jak mówię, nie? No taki, to jest taki rodzinna atmosfera. Nie? Spotkanie po roku. No. I żyje się od roku do roku. Ale zaczynałem od rowera, więc myślę, że nieważne, co się ma, tylko co jest w sercu. My żeśmy wyszli z założenia, że nieważne czym, ważne, żeby być. Właśnie. To jest najważniejsze. Zacznijmy od tego, pogoda to tylko tym przeszkadza, co nie chce. No nie ukrywajmy. Nawet burza, nie? Burza? To jest mało powiedziane. Burza to była 2 lata temu. Myśmy tu siedzieli i była taka burza, mieliśmy takie prognozy z lotniska, ze wszystkiego, że jak oni nam w piątek powiedzieli, że słuchaj, dzisiaj u was pada, jutro będzie lało, a tutaj świata nie było widać. Tak nam powiedzieli wtedy. Tak, już mamy dwie kapele, czyli mamy
ale też jakieś, tak, jakieś techno, nie jakieś... Niespotykaną sprawę. No. Jakie techno? Nie jakieś techno, mówię nie jakieś techno, jakieś fajne reggae. To było techno, Andrzej? No, czy ten disco polo, tylko taka fajna... Ale dwie kapele, takie na plakacie. Niespotykana sprawa i Rock Imagination z Poznania. Będzie też ciekawie. Rock Imagination z Poznania. Będą grali teraz w Szczecinku, 12 maja. I chyba największa niespodzianka, która się wykluła no sama z siebie, bo złoty jest oficjalnie w sobotę zawsze, ale dużo osób w piątek przyjeżdża. W tym roku w piątek zaczniemy jam session. Będzie właśnie Rock Imagination, będzie jak piątek z zespołów, już w piątek. Czyli gdzieś od 16 ludzie się zaczną zjeżdżać na cały plac. Zrobimy kilka ognisk. Zrobimy troszkę muzyków jeszcze wprowadzimy, żeby nam trochę pograli. Zrobimy jamowy piątek. Będziemy grali covery, będziemy razem śpiewali. Na prośbę uczestników, taka była prośba, w piątek, żeby być ale, na tym jam session, bo się wszystko jest, już tylko szkoda. Z reguły w piątek się działo wszystko tutaj, nie? Przy grillu, bo to tak ci, co przyjeżdżali, tak. Siedzieli tutaj przy grillu, nie? Ale teraz już piątek normalnie na placu, nie? Tak, na placu, gdzie tak, w piątek ognisko, nocleg, wszystko będzie, namioty można wziąć. Tak, no nie chcę to w szkole może nocować, nie? No, przyjacielsko, rodzinnie i zrobimy taki jam session w piątek, od 16 zaczynamy. Zapraszamy wszystkich motocyklistów z rejonu Kokiełkuczna, Mirosławca, Człopy, Wałcza, a przede wszystkim tutaj najbliżej Tuczna, tak? Żebyśmy przeprowadzili chłopaków z Brzeźnicy, ze Złotu w Brzeźnicy. 16 czerwca o 14 w Tucznie się spotykamy przy zamku. Przy zamku. Jedziemy do Strzalin, tam część osób pójdzie zwiedzać bunkry, część sobie zostanie, kto by chciał, po prostu ciepły posiłek. I odprowadzamy chłopaków do Mirosławca i dalej lecą na Złot do siebie, na który też zapraszamy w imieniu organizatorów, nie? Więc im więcej nas będzie, tym jako gospodarzy tutaj, to będzie przyjemniej i tyle. Jakiś ukłon nasz w stronę no, fajnej ekipy. No. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyjechali. Było nas osób jednak kilkanaście, było miał dwa i było kilkanaście, ale fajnie, cieszymy się. No i co, szykujemy się do Złotu w Płocicznie. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj byli. Dziękujemy Arturowi, który materiał kręci. I no co, czekamy na Was w Płocicznie. Pozdrawiamy serdecznie.